ostatnim czasie Lucy i Monika bardzo się stresują, ponieważ za niedługo będą pisały bardzo ciężki egzamin. Lucy przygotowała się na niego, lecz Monika nie bardzo do tego się przykładała. Dziś dziewczyny odbierają wyniki. Lucy zdała go, ale Monika niestety go oblała. Dziewczyna jest wściekła na wszystko i wszystkich. Jednak gdy dowiaduje się, że jej przyjaciółka tak dobrze zdała ten egzamin, nabiera pewnych podejrzeń. Monika uważa, że Lucy ma specjalne względy na uczelni, dzięki mecenasowi Pawlakowi i dlatego zdała, a ona nie. Nie no, z tej strony Moniki nie znałem i zresztą to nie w jej stylu. Nigdy przecież nie była zazdrośnicą. Także ten wątek jest taki trochę z... dokończ sobie sam. W tej sytuacji powinna być zła na siebie, a nie na nią. I oczywiście nie powinna insynuować takich oskarżeń. Może od razu niech powie, że Lucy sypia z Pawlakiem. Coś czuję, że jeszcze z tego będą niezłe chocki klocki. Widzicie, jednak miałem rację, że Monia i Lucy będą miały spinę. Tylko oczywiście nie wiedziałem, o co pójdzie. Jednak myślałem, że bardziej się wysilą i powód będzie jakiś wyszukany. I w stylu obu dziewczyn. Myślisz, że dojdzie do konfrontacji między dziewczynami?